Po pierwsze, zwiększyć wsparcie polityczne dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Rynek kapitałowy służy gospodarce, a przede wszystkim rynek kapitałowy służy innowacyjności i zwiększeniu produktywności i zamożności społeczeństwa. Co trzeba zrobić? No, po pierwsze, odważne decyzje w sprawie polityki podatkowej, zachęcające najbardziej dynamiczne, innowacyjne spółki do wejścia na giełdę. A absolutnie proponuję... E, zmniejszenie podatku CIT, przykładowo, żeby je zachęcić, dlatego gdyż wejście na giełdę związane jest z wyższymi kosztami i też z pewnym ryzykiem, na przykład udostępnia się informacje konkurentom. Dlaczego to jest ważne, żeby spółki wchodziły na giełdę? Stają się bardziej transparentne, płacą większe podatki, a poza tym im bardziej reprezentują gospodarkę, czy mamy zestaw przedsiębiorstw różnych z różnych sektorów gospodarki, tym wyceny na giełdzie są bardziej właściwe, a to jest punkt odniesienia do alokacji kapitału w całej gospodarce. Czy zwiększa się efektywność alokacji kapitału w gospodarce? Od strony inwestorów absolutnie trzeba ich zachęcać do inwestowania, czy skłaniać je, żeby część oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych, których jest ponad dwa biliony przetransferować w kapitał dostępny dla polskich przedsiębiorstw. A więc m.in. znieść podatek, giełdy, podatek belki, ale nie od wszelkich inwestycji, tylko od inwestycji kapitałowych na rynku regulowanym. Inwestycje albo, albo przychody od bezpiecznych odsetek, ten podatek powinien zostać. Czyli powinna być polityka premiowania inwestowania. No i może jeszcze trzeci element, absolutnie Zwiększać zaufanie do rynku poprzez po pierwsze no zwiększenie ładu korporacyjnego i promowanie ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych, a po drugie, żeby zwiększyć ochronę inwestora poprzez wprowadzenie sądu rynku kapitałowego, o który postulujemy, o powstanie którego postulujemy już od kilku lat, stworzenie specjalistycznych. E, e, sekcji proku, e, 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 i prokuratorów, którzy się specjalizują, specjalizują w przestępstwach giełdowych. To powinno wpłynąć na zwiększenie zaufania do rynku, na zwiększenie też e, 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 produktów na rynku i zwiększenie stóp zwrotu.